Dobry wieczór Państwu, wiadomości. Pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich byłej PZPR mieli tam etaty. Po rozwiązaniu partii nie mają stałego zatrudnienia. Przestałem już być pierwszym sekretarzem i chcę przejść do pracy zawodowej, do tej, którą poprzednio sprawowałem. Byłem oddelegowany do pracy w aparacie w spółdzielczości mieszkaniowej, ze spółdzielczości mieszkaniowej. Stąd mam obowiązek zameldować się w tej organizacji i chciałbym po prostu podjąć pracę zawodową jako ekonomista w tej strukturze społeczno-zawodowej. Czy mnie przyjmą? Zobaczymy. 600-letni Hel ma 5 tysięcy mieszkańców, dwa sklepy mięsne, jedną piekarnię, trzech fryzjerów, dwie krawcowe, jednego szewca, trzy sezonowe smażalnie ryb, 70 miejsc noclegowych i 3 miliony turystów w lecie. Nas cywilów jest tutaj właściwie połowa. Połowa to są rodziny wojskowe, które dotychczas, kadra oficerska i ich rodziny, które dotychczas korzystały z wielu przywilejów, powiedzmy sobie szczerze. Taką jedną z największych bolączek, jaka w tej chwili stoi przed nami, to jest sprawa odzyskania dla Helu i nie tylko dla mieszkańców Helu, ale dla wszystkich Polaków cypla na Helu. Ten cypel był kiedyś przed wojną we władaniu miasta. W 1938 roku na skutek zbliżającej się wojny został zajęty przez władze wojskowe. Dzisiaj jednostka wojskowa opuszcza Hel, jest zdemilitaryzowana, rozformowana i już wiemy, że to miejsce chce zająć od razu biura, jakieś tam magazyny wojskowe, niezwiązane zupełnie z obronnością kraju. Hel z uwagi na specyfikę terenu nie posiada miejsca dla dalszego rozwoju. I stąd też miasto musi znaleźć i pozyskać dodatkowe tereny, chociażby dla budownictwa mieszkaniowego, czy też obsługi tego miasta. W centrum Wrocławia, tuż obok ratusza, wśród kamieniczek, sukiennic zabytkowego rynku, rozpoczęto budowę hotelu. Ma być ukończony bardzo szybko, już jesienią tego roku. Ma być komfortowy, ma mieć 4 gwiazdki i ma przyjmować 100 gości. W połowie turystów z Niemiec Zachodnich. Uważam, że to jest w ogóle bezsens, żeby na przykład jest propozycja, żeby nas wysiedlono stąd, kilkanaście rodzin, natomiast na tym miejscu mają budować niemiecko-polski hotel, a nas stąd wysiedlać. Oprócz tego ja uważam, że prawo budowlane zabrania budowania budynku w odległości mniejszej niż 6 metrów jeden od drugiego. Proszę zobaczyć na te fundamenty, jak one wyglądają. Nie jestem historykiem, ale orientuję się, że budowane były za czasów piastów naszych. W studiu nasz gość Aleksander Małachowski. Panie Aleksandrze, co się stało? To niezwykła dla pana pora występu w telewizji. Telewizja nocą musiała prosić o gościnę, bo stało się bardzo źle. Zostałem po południu wyrwany z pracy w Sejmie. Widzieli państwo, byłem tam na posiedzeniu OKAP-u, by z grupą senatorów i posłów udać się do Kawęczyna, to jest przedmieście Warszawy, skąd właśnie stamtąd wróciłem. Zostaliśmy tam duży i bardzo wzburzony tłum ludzi zebranych wokół starego, zniszczonego pałacyku, gdzie, co już podawały prasa, radio i telewizja, osiedliła się grupa nosicieli wirusa spowodującego chorobę AIDS. Ludzie w Kawęczynie nie wyrażają zgody na ich pobyt, ale czynią to tak gwałtownie, że trzeba było ten dom otoczyć kordonem milicji. Sprawa jest taka, że, proszę państwa, chce się płakać. Bo z jednej strony gromadka wystraszonych, lekkomyślnych dzieci skazanych na tę groźną chorobę, z drugiej strony tłum ciężko obrażonych ludzi. W tej sprawie i w innych niewłaściwie to wszystko zostało załatwione, a równocześnie tłum, czy też gromada ludzi, wśród których olbrzymia część charakteryzuje się bardzo małą tolerancją i małym miłosierdziem wobec tych nieszczęśliwych osób, które tam w tym pałacyku próbowały się osiedlić. Są także wśród tych zgromadzonych tam osób ludzie bardzo głęboko dotknięci w swym poczuciu godności, ale nie są to żadne potwory, jak to nieraz udawało się usłyszeć w prasie, czy w radiu, czy czytać w prasie, ale są to ludzie, którzy się boją o swoje dzieci. Boją się narkomanii i AIDS. I to jest dramat, który musi być jakoś rozwiązany. Ci nieszczęśni nosiciele AIDS zostali stamtąd zabrani, ale to sprawy nie rozwiązuje. Powtarzam, co już mówiłem kilkakrotnie w telewizji nocą, że, proszę państwa, musi być dla tych ludzi miejsce. Musi być jakiś sposób, trzeba. Oni nie są tak bardzo groźni, jak to się wydaje. Nikt nie trzeba się tak strasznie bać. Trzeba im racjonalnie pomagać. Ja w telewizji nocą w następnym tygodniu wrócę do tej sprawy, a dzisiaj będzie jeszcze jeden reportaż w ostatnim programie informacyjnym. Tak, dziękuję bardzo za ten sygnał. Relacja filmowa z Kawęczyna w Echach Dnia.
Są w Polsce takie miejsca, w których w czasie ferii można pojeździć na nartach. Nie jest to jednak zasługa pogody. Dzieci z zimowisk w Walimiu, w Wałbrzyskiem, dziękują więc armatkom śnieżnym pochodzącym z jednej ze świdnickich fabryk. Bez nich na stoku można byłoby zobaczyć wyłącznie pasące się, jak to w styczniu, krowy. Dziękuję Państwu. Kończymy wiadomości. Do zobaczenia jutro o 19.30.